nasze prawo. Tytusie, może robię błąd. Jestem jaki jestem, ty też sobą bądź. Pokaż swoją twarz, pokaż co je w sobie masz. Naprawdę jesteś to do sam. Nie masz nic, czy kiedyś będę sam. Dobry wieczór. Tydzień temu miało być świątecznie i nie było. Miało być ciekawie i było. Jedno i drugie stało się za sprawą tej samej osoby. Michał był jak zwykle osią, wokół której wszystko się obracało. Padły wtedy słowa, które dziś mogą obrócić się przeciwko niemu. Za ten wieczór zapowiada nam się interesująco. A nasz program nazywa się Jestem jaki jestem. Zawsze sprzedawał najwięcej płyt. Ludzie go kochają, a krytycy go nie doceniają, wręcz ignorują. Choć ma złote i platynowe płyty, w jego domu nie znajdziemy nagród w ważnych muzycznych kategoriach. To może dlatego szczególną nagrodę za wydarzenie roku wręczył mu redaktor Pawelec. Milane, wybaczysz, ja nie miałem okazji w trakcie SK Music Awards wręczyć ci tej nagrody. Patrz na mnie, tu jest gwiazda. Rozrzynamy go tutaj. Przestań gadać ciągle i dałem ci poznajomości. Powiedz mi, dlaczego tutaj jest napisane Michal? Zespół Ich Troje, Michał Wiśniewski, jako jedna trzecia tego zespołu jest zdecydowanie największym obciachem. W związku z czym obawiam się, że zrobiliście to specjalnie. Chcieliście mi zrobić krzywdę. Bardzo dziękuję za tą krzywdę. Jako pierwszy odbieram... Buzi? Buzi, ale bez języczka. SK Music Award 2004 za wydarzenie roku. Ona jest moja tak naprawdę, jak nie będę chciał, to mu jej nie dam. Było trochę przepychanek, ale dali radę. Zanim Andrew Gołota stoczy kolejny pojedynek bokserski, my rozpoczniemy naszą siódmą rundę. Oto zawodnik wagi średniej, choć jak sam ostatnio stwierdził, z delikatną oponką, Wiśniewski Michał. Pokaż swoją twarz, swą prawdziwą twarz. Hop! Hop! Dobry wieczór! Dobry wieczór! Hopa! Kto powiedział, że z flagami? Cześć, dzień dobry, wieczór. Dobry wieczór. Przejmij. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Wolałbym machać inną flagą, ale ta też jest niezła. Będziemy o tym rozmawiać. To z powodu Gołoty i Berda, tak? No, dzisiaj, kochani, 2:30 się spotykamy, a później do 4:30. Myślę, że tyle wytrzyma Gołota? Więcej niż 90 sekund, tak? Ha, ha, ha! Ja jestem akurat bardzo z Andrzejem. Myślę, że dzisiaj rozwali. A jak nie, to ty jesteś naładowany jak pistolet maszynowy. Jakby nie było, Polak musi wygrać. No tak, jasne. Polska musi wygrać. Czyli dzisiaj wypowiadasz wojnę Ameryce. Nie. Mnie się tylko wydaje, że Ameryka to jest piękny, wolny i demokratyczny kraj. I że tak powiem, bardzo się cieszę, że jednoczymy się w Europie, aby móc się sprzeciwstawiać temu, żeby być traktowani jako ludzie, proszę państwa, drugiej kategorii, jako podludzie tak naprawdę. Ja powiedziałem to już ostatnio i bardzo jest to piękne, oczywiście opisane w słowa, kiedy jedziemy wyzwolić jakiś kraj, jeżeli jedziemy kogoś uratować. Dzisiaj postaramy się Państwu w jakikolwiek sposób przybliżyć to, że tak do końca nie jest i z całym szacunkiem dla wszystkich Amerykanów, których bardzo kochamy i szanujemy, ponieważ razem walczyliśmy nieraz. Od Puławskiego przez Kościuszkę do 2,5 tysiąca Polaków, którzy teraz walczą. Że należy nam się za to szacunek, bo jesteśmy Polakami i tak będzie dzisiaj. Będziemy starać się to Państwu udowodnić.
I to właśnie usłyszeliśmy, czyli zaczynamy ostro, ale ostro także jest w internecie na twój temat, drogi Michale. Znalazłem co nieco. Różne jakieś dziwne listy prowokacyjne. O co chodzi? Listy prowokacyjne pokazały się. Pozwolisz, że nie wypowiem się na ten temat, bo jest to żałosne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To był Michał Wiśniewski składający oświadczenia. Już teraz pora zobaczyć, co czeka nas dzisiaj w następnych odsłonach naszego programu amerykańskiego. Nasze prawo. Dobrze. Bless America, jestem jaki jestem, witam po przerwie. Wierzę, że Michał, dzisiaj poradzisz sobie ze wszystkimi wyzwaniami, które cię czekają. No tyle, ile mam na sobie naboi, to powiem ci, wszystko wyszczelam. Taki strój na wakacje w Iraku po prostu. Tymczasem teraz, drogi Michale, przed nami twoi goście, czyli muzyczna gwiazda. Schiller to jest grupa, która bardzo dobrze sobie radzi na rynku i na listach przebojów. Z tej płyty, Leiben. Z tej płyty Leiben usłyszymy teraz utwór I Feel You. Zaczynamy. Schiller! Schiller! Jak na razie gwiazdy nie mają problemów z przekraczaniem naszych granic i często do nas przyjeżdżają i wpadają, poza Ingrid, pamiętasz? No, ale szczególnie fajnie tak. Ingrid wtedy zapomniała paszportu, bo w kosmetyczce miała kosmetyki, a nie paszport. 1 maja tak. To się zmieni, wystarczy, że przyjdziesz z dowodem osobistym, a cię wpuścimy. A jak tobie do tej pory wychodzi przekraczanie granic? Do Niemiec dajesz radę, a co potem? A potem co? No potem zależy, w jakiej sprawie jadę. Bo tak naprawdę, na przykład w Stanach Zjednoczonych, o których dzisiaj, proszę Państwa, mówimy, w moim paszporcie, jeszcze niebieskim, nie mam jeszcze czerwonego, to są wstępowane dwie wizy, z której pierwszej dostałem w ogóle tak z urzędu, czyli nic nie przeskrobałem, a przy drugiej już pan konsul ze mną rozmawiał. Przefiltrował cię. Bo to było po programie, kiedy powiedziałem, lubię cię, Bush. Są artyści, którzy tak łatwo nie mają, choć mieli, na przykład nasz gość specjalny. Wielokrotnie bywał w Stanach Zjednoczonych, a ostatnio nie został do Ameryki wpuszczony. Mogę coś powiedzieć? No dobrze, mów. Bo ja sobie nie mogę odmówić, żeby tego gościa zapowiedzieć i wiem, że masz tutaj coś napisane. W tej sprawie my nie powiemy za jego... Nie wiem, tam, a, no, już nie ważne, zapowiadaj. Chodzi o to, że to jest człowiek, którego ceniłem sobie już bardzo, bardzo dawno, nawet przed rokiem 80., kiedy byłem takim małym kajtkiem, a śmieszyło mnie, jak wygląda. Proszę Państwa, pierwszy terrorysta Rzeczpospolitej Polskiej, muszę go tak zapowiedzieć. Zagrożenie dla Ameryki. Zagrożenie dla Ameryki numer jeden. A zresztą powinieneś teraz ty do mnie powiedzieć, co powiedział. A tam, cicho być. Cicho być. Przed Państwem Bogdan Smolej! Brawo! Brawo! Witam Państwa, wracam akurat z Iraku. Bo czas na powroty go wam. A dostałeś wizę? Ja tam nie muszę mieć, bo byłeś atrakcją, przerzucony. Byłeś atrakcją, tak, tak? Tajną bronią, tak? Tak. Albo może to ty spowodowałeś ten bunt, który tam wybuchł, co? Nie mogę się do wszystkiego przyznać. No, gratuluję w takim razie, dlatego że to jest bardzo istotna sprawa. Proszę Państwa, powodem buntu, że tak powiem, w Iraku obecnie jest nieotrzymanie wizy przez pana Bogdana Smolenia. Mam nadzieję, że to wszystko się uspokoi. Oglądajcie Fakty w TVN24. Ale porozmawiajmy o tej historii, panie Bogdanie. Jak to było? Bo jeździł pan do Stanów bardzo często, bardzo wiele razy, a potem nagle? No, nagle okazało się,
No i oczywiście za te pieniądze, które tu mam za ten program, nie mogę sprzedać całości, prawda? Dobra, dobra! Ale nam chodzi o... Może dorzucimy, panie Może Zrafy, chociaż co? Połowę! Może dobrze. Chociaż połowę. To niech pan powie tyle, ile pan może. W 92 miałem zdarzenie, że walizce, która przyszła na lotnisko, oczywiście w mojej walizce, była ukryta broń. Całe szczęście, że tej walizki nie miałem przez 3 dni, w związku z czym nie musiałem się wiele tłumaczyć. Bo to... Ale wiemy, że wiesz, kto ją podrzucił. Przypuszczam. Tak? Kto to był? No nie będę mówił, bo może tu jest. W każdym razie po wyjaśnieniu przez adwokata wszystkich spraw byłem jeszcze 8 razy albo 9 w Ameryce. I nagle sobie przypomniano, że ja nie byłem obecny 11 września w Ameryce, w związku z czym trzeba moje papiery przeglądać. No i musiałem niestety zostać, zespół pojechał, a ja byłem. To już otrzymałem, no. Bardzo czyli, proszę, czyli dostał prosiłbym, pan wizy w pewnym momencie, tak? Nie dostałem wizy. Dostałem wizę na pracę, a wizę zgody na wyjazd nie dostałem. A rozumiem. A to trzeba mieć zgodę osobno na pracę, a zgodę na... Tak, bo ja pracuję legalnie, nie czyli na czyli co, gdzie pracowałeś? Na lotnisku? Znaczy w sensie co, w samolocie, tak? Nie, pracowałem po prostu jako artysta w Ameryce. No właśnie. A tam jest wolność, ale ja mam takie... a czasami wolność i swoboda. Mam w związku z tym taką bardzo sympatyczną, mam nadzieję, rzecz, ponieważ co mogę zaproponować pierwszemu... Terroryście. Rzeczpospolitej Polskiej trzeciej, żeby była jasność. No, przede wszystkim to, że mam nadzieję, jest taki program w TVN-ie pod tytułem Gotowanie z Kuroniem. Jest. To może zrobimy teraz, proszę Państwa, zapraszam Was. Było to już tak. Tabadabadabadab, wąglikowanie z Bogdanem Smoleniem. Panie Bogdanie! Rozmontował pan komunizm, no to może pan coś z tego zmontuje. Chyba, że pani nie może już, pani Pelagio. Ja myślę, co to za proch, tak zwykle. To jest wąglik. Ja się nie boję. Da się coś z tego zmontować? Ja myślę, że po prostu spróbujemy walczyć o pokój. No ale te bombki były po 5 zł. No, tak wygląda zamiłowanie. Ja je rozbroiłem. Rozbroił bombki, no proszę bardzo. Chcieliśmy tutaj skonstruować bardzo fajną bombę, to ja myślę... No to... Ja myślałem, że pokażemy, że będzie inaczej, no tak, ale... Jak się agenci nie dogadają, to taki bałagan wynika potem. Czyli wygląda na to jednak, że pani Pelagia jeszcze może z tymi bombkami, tak? No pewnie. Bogdan Smoleń! Kulą się nie kłania, oczywiście. To już Bogdan Smoleń kulą się nie kłania, tak. Tak, ale Bogdan Smoleń może i Michał Wiśniewski też może i Andrzej Sołtysik. No niestety, proszę Państwa, spotkamy się po reklamie. To nie tak. Michał, nie. Bo Bogdan Smoleń kłania się publiczności, chociaż ostatnio nie w Stanach, tak jak ustaliliśmy. Teraz zobaczymy natomiast występ Michała. W Polsce Środkowej, Michał, jeśli pozwolisz, dobrze? Wiza nie była potrzebna i wystąpisz jako krupier, okej? Okay? Dobra, czyli jak zwykle, Michał zagra tym razem o dość istotną część pewnego mieszkania. I później cała Polska będzie mówić oczywiście, że wynoszę ludziom. Chciałbym, proszę Państwa, powiedzieć jedną rzecz. Wszystkie te rzeczy, które zbieramy, żeby była jasność, żebym nie był aż taki zły, no oczywiście, że jestem zły, bo przychodzę i wynoszę, ale wszystkie te rzeczy idą na bardzo zbożny cel i zawieziemy je tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Nawet to okno. Okej, okay. Oto okno, proszę Państwa. Zapraszamy. Nie wiem, czy mnie kręcicie, ale i poloneza czas kontynuować. Do pana Krystiana. O, ktoś tam otworzył. Czy mogę wynieść pani brutalnie ten kawałek papieru? Witam, nie, żaden program, co pani mówi? Chrapnę sobie, wspaniale. Odczyt wodomierzy. Dobry wieczór, dostała pani pismo. To jest w ogóle za dużo. Administracja osiedla Kopernik. Czy można wejść do pani na moment? Ale poród będzie bardzo... Tak, oczywiście. Najpierw poród, potem wodomierz. Słuchajcie, jest piłka. Czyta autograf. Maciek Maleńczuk, Krzysiek Skiba. O, nawet Kuba Wojewódzki się wpisał. To jest pamiątka. Naprawdę? Orły Górskiego. Orły Górskiego, niesamowite. Gramy piłkę? O, kopnę ci piłeczkę. Genialnie. Wyczułem ją bardzo dobrze. A dasz mi w prezencie? Dasz mi ją w prezencie? O skąd? Dziękuję, naprawdę jesteś cudownym człowiekiem. Dziękuję ci za tą piłkę. Przywiązałem się do niej, wiesz? Może jednak, przełam się, słuchaj. A spróbuj ją złapać i wyjść.
Mogę cię pochodzić przynajmniej? No pochodzić może. Ale wiesz, ale pasuje, pochodzę sobie. Ale pochodzę sobie, o co chodzi? Ale wychodź! Zawsze chciałem was poznać. Dobranoc, dobranoc. Do sąsiedzi się zlecą, piłkę zajmę. Nie, nie dam ci piłki. Będzie poza woda. No nie się zlecą, słuchaj, zrobimy sobie spotkanie klatkowe. Nie chciałbyś poznać swoich sąsiadów w tak niecodziennych okolicznościach? Szczerze, to bym ich poznał. Niech cię goni. Piłkę rozumiem, trzeba ją dbać, że ona musi ją wycierać. Słuchaj, wyjdę na chwilę. Daj mi szansę. Wyjdę na chwilę, pobiegam w sobie, dobrze? Masz piłkę? Mam piłkę. No to uciekaj z nią. Ty dawaj tą piłkę. Nie dam, jest mi z nią dobrze, jest mi z nią dobrze. Nie dam ci piłki. Dawaj tu na bramkę, tutaj. A jak wybijesz okno sąsiadom? To będziemy płacić. Słuchaj, co chcesz zrobić? A jak mnie uszkodzisz? A! Nie, słuchaj, no Bagdad, Bagdad! Nie ma litości. Znam z tobą. Walka, walka i emocje. Ogram cię! Tylko udawałem, że nie potrafię grać. Zobacz, jest! Tajemniczy zawodnik! A! A! Nie oddam! Pewne szaleństwo. Hej, Marysia! Cześć! Sorry, cześć! Cześć! A wy nie śpicie? Po ja? I o was, koniecznie o was! A was, a was! Przebijecie! Aaaa! A ja nie przebiję! Genialnie, że... To nieprawda, pokaż nagą prawdę! Aaaa! To sporek, to się zamyka. Ale on mi się popsuł. Ja też no, zawsze chciałem mieć taką piłkę. Dobrze? Bo piłkę nie zagrał. Michał! No dawaj, dawaj. No on się zgodził na to okno. Na co? Na to okno. Dorywiesz okno? Nie no, ale Michał, dobrze, okno nie no. Zapytać ile rzucił tam. No. Żebyś miał równe szanse, to zagrać z nią. Nie. Ja przepraszam bardzo, nie chcę, żeby to było się na mnie. Aneta, będziesz miała farta. Gra. Mówić. To już nie mam okna. Ta, na pewno. Jej okno nie gra, no. Mama, gramy na tuziny. Dobra. Pierwszy tuzin, drugi tuzin i ostatni. Stawiaj pierwszy. Trzeci tuzin, no dobrze. Daj, weź mu zakryt. Niestety nie. Jak Kaszpiros, no to się stresuje. No to jest. Agnetyzm. Kręcisz, ja rzucam. Cięcie. Uwaga. Aaa, udało się. Jestem geniuszem. Już chyba nie jesteś lubiany w tym domu. Poczekaj, bo tu zaraz... Hej, trafiłem. To był drogi testowy! Nie żartuję, dobra. Dobra, to jest już twój. To żeby było szybciej, to jeszcze raz. Trzeci. Ty masz dobrą rękę. Ma dobrą rękę. Dobrze. Czapata bogata. Uuu. 16 czerwone. Zobacz, jak go postawiła. Jak usiła go. Ostatni rzut. Ostatni rzut nasz. Rzutkowy. A spróbujcie wygrać. O, nigdy nie. Ostatni raz w kasynie. Ten krążek, złoty krążek. No. 9 Panie Radziu. Ciężarne okno! Okno ciężarne i dalej. O, ale misiu, no zdjęli okno z dobrymi żaluzjami, dlaczego nie pilnowałaś? No? A teraz gramy na tych samych zasadach i co graliśmy ostatnio. Teraz sytuacja jest tylko taka. Gramy o to, że albo on, albo ja rozbierzemy się i pójdziemy każdy w swoją stronę, jakby nie było. Idziemy grać w piłkę. Okna nie ma. No ale jest ciąg dalszy. Michał, skąd ci przyszedł taki do głowy taki ryzykowny dosyć pomysł, ten ostatni, żeby grać dalej i to o co? No bo chciałem go zobaczyć, on miał po prostu, to był pierwszy człowiek, którego spotkałem, który miał większy brzuch od konia. I pomyślałem sobie, że tak, dobrze, dobrze. Przesympatyczny człowiek i pomyślałem sobie, że fajnie by było zobaczyć go teraz w odrobinę innej roli. Mhm. Kiedy po prostu zdejmie koszulkę, zdejmie te spodnie, aha, bo konio pokazał brzuch. W związku z czym pomyślałem, że a zrobię z niego taką. Pójdzie. Jeżeli się uda. Bo co, słuchaj, tej swojej piłki nie chciał oddać, tak?
Zadanie to cenna rzecz. No kochani, ta piłka została i tak, że tak powiem, delikatnie nadszarpnięta tą grą. Ponieważ tam były autografy i zobaczyłem, że tak po tych trzech, czterech kopnięciach, tam na przykład autografu pana Górskiego już nie było, prawda? Skopaliście. Nie. Chociaż nie. Ta wasza piłka przypominała takie, miała elementy rugby i zapasów wyraźnie, w twoim wydaniu no tak, zwłaszcza. No tak, ja miałem, z kim ja miałem walczyć, jak on mnie tylko dotknął i ja już tam poleciałem 3 metry w stąd. No dobrze, ale wygląda na to, że zatrzymaliśmy to w momencie, w którym gospodarze mają bardzo mocną chęć odegrania się na tobie. Ja miałem nadzieję, że oni chcą się odegrać. Ja zresztą nawet dorzuciłem tam jeszcze trochę pieniędzy do tego, żeby tylko zobaczyć tego człowieka, który wychodzi w tych majtkach za drzwi. To był oczywiście, drodzy Państwo, jedyny moment, w którym mogliśmy przerwać ten materiał. Nie możemy powiedzieć, jak to się skończy, bo teraz troszkę sobie zrobimy przerwy, tak? Dlaczego? Znowu będzie zarabiać na to wszystko? Wszystko opowiemy i pokażemy. Zaraz po krótkiej przerwie, proszę Państwa. Przerwie, chociaż nie dostaję sygnał, że jeszcze możesz poczytać z promptera, proszę. Teaser, numer 24. Uwaga, dowiemy się zaraz po dalszej części programu. Bumper nie, na przerwę. Nie, musimy kończyć. Bumper. Musimy jednak w sensie, kończyć. Musimy kończyć, ponieważ drodzy nie Państwo, wychodzi. Wszystko okaże się Państwa, dosłownie część za programu, kilkanaście bumper, przerwę minut. Reklamową. Musimy zarobić pieniądze, proszę Państwa. Bardzo proszę, oglądajcie wszystkie reklamy, nie odchodźcie od nas. Bądźcie z nami. Warto! Wszystko zostanie pokazane. Zobaczycie, nie będziecie żałować. Zostańcie z nami. Wracamy za moment. Nasze prawo przypuszcza, że każda osoba, która się stara o wizę turystyczną, chciałaby wyemigrować do Stanów. Ta osoba musi nam udowodnić, że sytuacja w Polsce jest o tyle dobra, że wróci do tego kraju po określony czas. Jeśli chcesz zobaczyć Michała Wiśniewskiego na żywo, wyślij SMS o treści studio na numer 7826. Dla ciebie zabiję się. Witamy po przerwie. Okien już nie ma, ale rozgrywka jeszcze trwa. Czyje spodnie zostaną zdjęte? Tak należałoby postawić to fundamentalne w tej sytuacji pytanie. Drodzy Państwo, czas pokazać wszystko. Dosłownie wszystko? A nie jestem pewien, bo nie widziałem tego materiału. Proszę. Teraz sytuacja jest tylko taka. Gramy o to, że albo on, albo ja. Rozbierzemy się i pójdziemy, każdy w swoją stronę, jakby nie było. Pójdziemy grać w piłkę. Zdjęcie chcę zrobić, to nie. Kurde, jak będę musiał się rozebrać, to mnie Marta zabije. No, proszę bardzo, wstawiamy. Proszę bardzo. Przepraszamy bardzo za nie najlepszą jakość tych ostatnich ujęć, ale wiecie jak to jest, ekipa zobaczyła, że Wiśniewski się rozbiera. No to, i... nie było tak, to ja, to moja ręka tak naprawdę, tylko... No ale po co ta ręka, no dlaczego zasłoniłeś wszystko, no po co? To ona. Słuchajcie, bo mój mąż po prostu marzy o tym, żeby wstąpić do grupy Chip and Dale'sów. Tylko... A ty się na to nie zgadzasz. Nie udaje mu się.
Marta, czyżby nie przeszedł castingu? Proszę? Czyżby nie przeszedł nie castingu? Nie przeszedł castingu. No bardzo dziękuję. No właśnie ona mnie tak podsumowała, że nie przeszedłem castingu. Ja się nie wstydzę tego, że mam trochę oponki. No słuchaj, jeszcze... chłopcy muszą być umieśnieni, wysportowani. Ale co? Co ty myślałeś? Bo ja nie nazywam się Andrzej Sołtysi, no. Spokój się. To prawda, nie nazywasz się, ale oponkę mamy taką samą. Jak ty pokażesz, to ja będę musiał i co? Będzie zły program. Naprawdę, zostawmy. Naprawdę mamy dwie oponki już? Absolutnie, tak. To jeszcze dwie oponki i możemy... A potem trzy zapałki, wiesz. Jak mamy dwie oponki, to możemy jeszcze dwie oponki i, że tak powiem, mamy samochód, prawda? Motocykl. No dobra, co z tym dalszym ciągiem, Michał? Szanowni Państwo, no więc w związku z tym, że moja żona, że tak powiem, ma takie, a nie inne podejście do tematu i uważa, że jestem mało jaki do Chip and Dale'sa podobny, stwierdzam, że kto wie, może uda mi się przekonać, mam tu taki specjalny guzik z gumy, który tutaj od dawna przyczepiam i kto wie, może pokażę, może nie pokażę, zostańcie z nami do końca programu, kto ja wie, pokażę, może się... Ja pokażę! No dobrze. A proszę bardzo, kochani, a co? I co? Pokażę czy nie. Pozwoli czy nie pozwoli. No jak to? Pokazujemy. Jak? Drodzy Państwo, uruchamiamy akcję SMS-ową. Ma pokazać, czy nie ma pokazać? Oczywiście żartowałem. I kto ma pokazać jeszcze? Właśnie nie wiadomo. Chwila. Oraz nie wiadomo, co tam. A, wiesz, zawsze można powiedzieć, ma pokazać Michał, czy ma pokazać Marta. Dobrze, proszę Państwa, ale my nie będziemy tutaj frytkować, tylko będziemy iść dalej z programem. Możemy, naprawdę? Ja? Mogę? Ja? Teraz ja? A co, ty nazywasz się Rutkowski? O odmowie wydania amerykańskiej wizy rozmawialiśmy już z Bogdanem Smoleniem. Teraz zobaczymy, jak wygląda to, drodzy Państwo, z perspektywy kolejki. Kolejki, która od zawsze stoi pod ambasadą amerykańską. Po co jadą? Dlaczego starają się o wizę po kilka razy? Co ciągnie ich do Ameryki? Stoję tutaj od 7 godziny, jestem chyba setna. Traktują nas jako drugiej klasy społeczeństwo. Boją się, że może Polacy zaleją ich rynek, czy będzie nas za dużo po prostu tam. Tu jeszcze Ameryka nie ma zaufania. Myślę, że już wszyscy zaraz polecą i zabiorą im wszystkie dolary. Tam jest masę pracy. To jest najtańsza siła robocza. W porównaniu z innymi państwami. Tak trochę chciałoby się trochę więcej otrzymać, nie? Od tych Amerykanów. Jeżeli ktoś ma mało pieniędzy, to nie dostanie. Niech pan zobaczy wniosek wizowy, jak się wypełnia. To takie są pytania, że to są obrażające Polaka. Czy nie byłem konfidentem jakimś, czy jakimś zboczeńcem, czy narkotyki zażywam? No na pewno to jest upokarzające, ale skoro trzeba. Jestem zła, nie chcę mi się, przepraszam bardzo, nawet rozmawiać. Będę myślała, że dostanę. Wyszło jak wyszło. Ja bym nie pojechał nigdy do nich. Ale mnie córka zaprosiła, no muszę ją odwiedzić choć raz w życiu. Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Można tak powiedzieć i zostawić temat w spokoju, ale znacie nas i wiecie, że tego nie zrobimy. Mało tego, o wizach dla Polaków i nie tylko o tym, Michał porozmawia teraz z naszym gościem. A jest nim dzisiaj, drodzy Państwo, pan Jerzy Urban. Ponieważ dzisiaj nie ma tak naprawdę, proszę Państwa, ringu, to ja pozwolę sobie podstawić nam krzesełka, żebyśmy usiedli po prostu obok siebie. Nie, no pan nie musi, nie może ja nosić za mną krzesło. Ale nie jestem pana lizodupem, może mnie pan obsmarować w niej, nie ma takiego problemu. Pan ma większą widownię. Nie, nie sądzę, naprawdę, pomimo wszystko, no tak, ale pana widownia płaci. Nie chcę lądować jak Bakuła, wie pan. No tak, no ale dobrze, to do tego też przejdziemy. Nie. Chciałem zaproponować natomiast coś takiego, że chciałbym z panem porozmawiać. Pan był rzecznikiem prasowym swojego czasu, gdzie jako taki mały kurdupel jeszcze oglądałem pana. Szczerze powiedziawszy, podziwiałem, proszę mnie źle nie zrozumieć, nie tylko uszy, ale naprawdę całego pana. I robił pan na mnie wrażenie, bo ponieważ potrafił pan wszystko wytłumaczyć. No bo pan jest czerwony na czaszce, jestem czerwony pod czaszką. A rozumiem. Spróbujemy,
Spróbujemy w związku z tym pogadać o czymś takim, co jest obecnie bardzo społeczno-obyczajowe, o mocnym zabarwieniu, jak to, że tak powiem, ostatnio w jedynce nawet karę dostali, o mocnym zabarwieniu politycznym. Jak Amerykanie by powiedzieli, polit-hardcore. Spróbujemy porozmawiać o tym problemie, który mnie bardzo doskwiera obecnie, czyli o Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, naszym przyjacielu, który pomimo tego, że jest pięknym krajem, to wkurza mnie strasznie za to, że traktuje nas jako ludzi znikąd, jako ludzi, którzy są jakiegoś drugiego gatunku. To już było chyba bardzo dawno temu. Pan kiedyś wysyłał śpiwory do Stanów Zjednoczonych swojego czasu. Teraz my wysyłamy kontyngenty i to jest takie, może nawet powiedziałbym, dziwne porównanie, ale z całym szacunkiem. Tylko, że śpiworów nie wpuścili. Nie wpuścili pana? Nie mnie, śpiworów w sensie. Nie wpuścili pana śpiworów? Nie, bo to bardzo przeszkadzało wtedy burmistrzowi. On twierdził, że nie ma bezrobotnych, bezdomnych, więc nie ma co zrobić ze śpiworami. Dlatego nie mamy umontu. Ja się cieszę, że znowu telewizja potrzebuje przeciwników Ameryki, bo ja czekałem 20 lat, żeby znowu... Gratuluję, znalazł pan zdecydowanie. Mnie to interesuje tylko z całym szacunkiem, że... Wie pan, dzisiaj wysłaliśmy, że tak powiem, po tylu latach, wyzwoliliśmy się, wyzwoliliśmy w jakiś sposób również Amerykę, bo daliśmy im szansę inwestowania w naszym kraju, między innymi w całej Europie Wschodniej. A teraz się zastanawiam tak naprawdę, co z tego mamy. Co mamy, panie Jurku, z tego, że daliśmy Ameryce tyle przez... No, ponad 400 lat, bo przecież Puławski, Kościuszko, itp., itd. No, niewiele z tego mamy, dlatego że na razie oddaliśmy im rynek zbytu na Coca-Colę i różne takie przysmaki, a je tych wielkich inwestycji McDonalda, czyli oni forsę wyciągają, a nie my od nich, co by się chciało. No, ale wie pan, z tymi wizami, o które tutaj chodzi, to jest trochę tak jak w małżeństwie. Że jak jedna ze stron w małżeństwie daje sobie skakać po głowie, to musi być przegrana. I tą stroną, która tu zawiniła, jest Polska. Taka jest prawda. Ja tym bardziej się, proszę państwa, dziwię, panie Jurku, że artykuł 214b amerykańskiej ustawy o emigracji i obywatelstwie stanowi, że, i tutaj bardzo bym gorąco poprosił konsula generalnego Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, o wypowiedź. O co w zasadzie w tej ustawie chodzi? Bardzo proszę o materiał. Nasze prawo przypuszcza, że każda osoba, która się stara o wizę turystyczną, chciałaby wyemigrować do Stanów. Ta osoba musi nam udowodnić, że sytuacja w Polsce jest o tyle dobra, że wróci do tego kraju po określony czas. Ta osoba, która ma 25-30 lat, zarabia 800-1000 zł, ma dwójkę dzieci tutaj. Żona wychowuje dzieci i chciałby jechać na 4 miesiące do kuzyna. Mi się wydaje, że to nie jest prawdziwy urlop. Przepraszam. I nasze prawo wymaga, że wtedy kiedyś jest przypuszczenie, że ta osoba będzie albo zostać nielegalna, albo pracować u wujka, u kuzyna, w budownictwie, albo gdzieś. Niestety musimy odmówić. Są inni, którzy mogą mieć pretensje do nas. Jesteśmy ludźmi, nasze decyzje są dobre, ale nie na 100% najlepsze. To zależy od innych, wiecie. Nie jesteśmy tak jak Pan Bóg. Błędy robimy. Ale mi się wydaje, że przeważnie ci, którzy dostają odmowę, wiedzą dlaczego. No tak, no tylko, że z całym szacunkiem dla tego, co pan konsul generalny, jesteście jak Pan Bóg, dlatego, że ja zrozumiałem to, co oni powiedzieli. Pozwolę sobie, ja to troszeczkę zmieniłem. Każdy Polak ubiegający się o wizę nieimigracyjną jest uważany za potencjalnego terrorystę, złodzieja bądź darmozjada do czasu, aż przekona konsula, że nim nie jest. Proszę mi powiedzieć, czy nie ma pan tego wszystkiego tak naprawdę w d***, panie Jurku? Mam to ciężko w d***, zresztą powiem, bo... Jak
jak amerykańscy urzędnicy nie potrafią pozbywać się ludzi, którzy działają tam nielegalnie w jakikolwiek sposób, to po prostu każą nam udowadniać, że nie jesteśmy, nie tylko to, trzeba deklarować, że nie jest się narkomanem, nie jest się złodziejem, nie jest się komunistą. Więc taką deklarację się przy wizie składa amerykańskiej. A jak ja, człowiek dosyć nadziany, nie taki, co wygląda na takiego, co pójdzie gdzieś pracować, bo ja się brzydzę pracą od urodzenia. Jak zajechałem do Ameryki, to ten urzędnik imigracyjny zaczął na mnie wrzeszczeć. Ja nie bardzo rozumiałem, o co chodzi, bo tego angielskiego nie znam, ale okazuje się, że ja wpisałem najdroższy hotel w Nowym Jorku. Polak nie ma prawa mieszkać w najdroższym hotelu, bo Polak przyjeżdża, żeby azbest zrywać. Więc on uważał, że jak pies z niego. Tak, my zasrane Polaczki, zdecydowanie. Czyli w żaden sposób nie można im dogodzić. Ja chciałbym tylko się zapytać, dlaczego, że tak powiem, nie dostaniemy od was, Amerykanów, z całym szacunkiem, aby móc wjechać do waszego pięknego kraju, szczególnie ja jako pilot, tych możliwości i cała nasza rzesza, bo jest aż 40 milionów. Naprawdę, nasza Polska jest taka piękna, że chcemy zostać zdecydowanie tutaj. Ma pan zamiar wyemigrować do Stanów? Nie, no ja nie. No, nie udawajmy, że nie ma ludzi, którzy chcą wyemigrować, ale... Ale przecież my jesteśmy chyba Ameryką. No ale przecież jak oni biorą 100 dolarów od tej kobiety, która zarabia 800, a potem konsul mówi, że ktoś zarabia 800, to nie może wjechać, a nie oddaje jej tych 100 dolarów, odmawia wizy i bierze forsę, no to nie jest znowu taki uczciwy interes, nie? No mało tego, że tym bardziej, że podpisaliśmy, z tego co ja sobie przypominam, taką ugodę, że my ich zwalniamy od wiz, a oni tak nie jest. Będą brać od nas opłat za wizy. A tym bardziej nie. Ściągacie z nas, biednych Polaków, a nas jest w Stanach 10 milionów, panie prezydencie. Pan mnie nie słucha, prawda? Pan ma mnie gdzieś, ale... Tym bardziej, że wizę mi pan wydał swojego czasu. Nie wiem, jak teraz będzie we wrześniu. Natomiast wypadałoby pomyśleć o tym, że nas jest tam 10 milionów i ktoś pana musi wybrać, jak to my na pewno nie. Ile nas, Polaków, kosztuje pobyt naszych żołnierzy tam właśnie teraz kolejno walczących? Ano, proszę państwa, ponad 300 milionów. Bo do pana będzie inne pytanie. Czyli 3 biliony starych złotych. Tyle jak na razie kosztuje was, państwo, ten nasz pobyt. Ile za to moglibyśmy wybudować szpitali, pomóc dzieciom itp. itd. Wszystkie te charytatywne rzeczy. Nie mówiąc zupełnie o tym, ile za to moglibyśmy kupić koszulek Versace'ego, czy zrobić operacji plastycznych Hani Bakule. Ale proszę mi powiedzieć, w całym szacunku, nie wydaje się panu, że i kto za tym stoi, że popełniamy tak straszne faux pas i wyrzucamy 300 milionów, które zdecydowanie tu, w Polsce, są nam bardziej potrzebne. Wyrzucamy więcej. Wyrzucamy pieniądze na kupno różnych samolotów. Proszę mnie nie załamywać. To jest parę miliardów już, te samoloty, które nam są do niczego niepotrzebne. Mieliśmy za to dostać tutaj Dolinę Krzemową i wielkie inwestycje, gdybyśmy dostali. Jeszcze raz to słowo? No pan nie zna tego słowa, tu są dzieci, znam, one wiedzą. Tylko mocniejsze. My tracimy na tym, że pogarszamy swoje interesy z Europą Zachodnią, włażąc w tyłek Ameryce przez tą imprezę irańską. Iracką. Iracką, przepraszam, to już ja się... Ale irańską pośrednio, dlatego że Amerykanie finansowali swojego czasu wojnę Iraku z Iranem, w związku z czym jakby nie było. No, wtedy Hussein był ich sojusznikiem ukochanym. No, dosyć, że ta cała impreza się wali. Ja przypuszczam, że prezydent się też w listopadzie zmieni i nasze władze z tym swoim całym kursem podlizywania się Ameryce zostaną, jak z przysłowiową łapą w nocniku. Stąd też propozycja, panie Jurku, i drodzy państwo, propozycja ode mnie, drodzy rodacy, ułatwmy pracę Amerykanom, ponieważ wiadomo, my Polacy witamy się poprzez uścisk dłoni. Eskimosi trą nosy. Amerykanie zdejmują nam dzisiaj na granicy odciski palców. W związku z czym zachęcam państwa, poproszę naszych asystentów. Proszę państwa, ułatwmy im pracę. Zróbmy to tak, żeby nie musieli nas poniżać na granicy.
Spróbujmy podać Państwu wszystkim tusz i kartki papieru z listem do ambasady amerykańskiej. My Wam to wszystko wyślimy. Państwo przed... wyślemy. Państwo przed telewizorem możecie zrobić dokładnie to samo. Możecie wziąć kartki papieru, zrobić swój odcisk palca, buta, stopy, ucha, czegokolwiek i możecie to im wysłać, dlatego że my Polacy zdecydowanie nie chcemy. Ja nie wiem jak pan, panie Jurku, ja nie chcę być w dalszym ciągu Uber. No ja tam w ogóle nie jeżdżę już, dlatego że od razu oni pomyślą, że im wysadziłem te dwa wieżowce. Panie asystencie, poprosimy dla nas jeszcze jeden. My zrobimy to od razu na miejscu. Mi się wydaje, że to jest tak naprawdę straszne. Odciskacie? No i bardzo proszę, my to zbierzemy i wyślemy do ambasady amerykańskiej. Mam nadzieję, że to będzie jakaś nauczka dla tych ludzi, że coś z tego zrozumieją. Jeżeli nie zrozumieli od tylu lat, to mogą tego nie zrozumieć. To są pierwsze odciski palców, ambasada... jakie w życiu składam. Bardzo proszę, moje nie również. Nie wiem, które palce się moczy. A niech pan namoczy wszystkie. Proszę bardzo, proszę, ja namoczę wszystkie. Pamiętajcie państwo, żeby wpisać tam imię, ja nazwisko, wiek, adres. Dziękuję bardzo, to są nasze. Nie mogę wpisać, bo sobie ubrać. Może pan również w to wytrzeć, że tak powiem. Ja mogę wytrzeć... Jedno pytanie jeszcze do pana. Kiedyś chciał pan, pomimo wszystko, wysłać te śpiwory. Dziś jesteśmy dumni i proszę mi powiedzieć, czy to jest tak naprawdę ironia losu, czy żałosny chichot historii, że zdarzyło się tak, że kiedy im pasuje, przyjmują coś od nas, kiedy nie, to nie. A tak naprawdę cała Europa, do której wchodzimy 1 maja, się zgodziła? A nie zgodziła się na wojnę w Iraku? A my, Polacy i ci, którzy potrzebują pieniędzy, czytaj Hiszpania na przykład. Europa trochę się podzieliła, ale coraz bardziej nawet najbliżsi sojusznicy Ameryki w Europie, to znaczy Anglicy, już się rakiem wycofują z tej imprezy w Iraku, bo ona jest coraz bardziej przegrana. No przecież widać, że tam się bałagan zwiększa i że ta cała impreza była niepotrzebna, bo poprzez nacisk można było więcej uzyskać, niż włażąc tam. Ile kosztuje życie ludzkie? No, amerykańskie życie kosztuje strasznie drogo, bo chronią go strasznie drogie zabawki. Życie z Irakijczyka jest bardzo tanie. Jerzy Urban, Michał Wiśniewski, panowie, dziękujemy bardzo. Widzę, że dobrze wam się rozmawia, ale chcemy, Michał, chcemy pokazać jeszcze jeden materiał. Jeszcze jeden bardzo istotny materiał na zakończenie. Dla nas bardzo istotny. No właśnie, zobaczmy, Michał. Bo tak są traktowani Polacy w Stanach. No właśnie, to jest historia pewnego Polaka. Był tam, coś przeżył, ma wielki żal do US of A. Zobaczmy, czy słusznie. Polak dostał się do prestiżowego koledżu w jednej z najbogatszych dzielnic Los Angeles. 17 września jego ciało znaleziono 8 km od koledżu na tych skałach u wybrzeża Pacyfiku. Amerykańska policja stwierdziła, że Kamil popełnił samobójstwo skacząc z tej skały. Ojciec Kamila od 5 miesięcy w Stanach Zjednoczonych prowadzi własne śledztwo. Nie wierzy w samobójstwo syna. Traktowano bardzo urzędowo na początku, nawet z pewną dozą sympatii, ale sympatia się skończyła w momencie, kiedy odmówiłem odebrania ciała syna. Bo ja czekałem po prostu na papiery zakończenia śledztwa. Podam taki przykład. Powiedziano, była tam dyskusja na temat, że czy można przebyć 4,5 mili w ciągu jednej godziny. To jest niemożliwe pieszo. No to pan policjant mówi, że przecież podjechał autobusem. Ja prowadzę badania, tam w ogóle autobus nie jeździ. Czyli było dawanie takich odpowiedzi, żeby po prostu się nie pozbyć. Ja nie byłem Polakiem, który w Stanach Zjednoczonych przyjechał ani do pracy. Ja po prostu za swoje pieniądze wysłałem dziecko na uczelnię i uważałem, że obowiązuje zasady tej wzajemności. Jak my Amerykanów w Polsce traktujemy sympatycznie, mnie się wydawało, że również oni mnie powinni sympatycznie traktować, prawda? I wręcz pomagać, a nie traktować mnie jako kogoś, kto przeszkadza im w pracy. Stało się nieszczęście, to jest punkt pierwszy, ale nie chodzi o traktowanie po tym nieszczęściu. Bo to według mnie to była druga tragedia dla mnie, jako dla rodzica i dla mojej żony jako matki. Odniosłem takie wrażenie, że ta sytuacja była wynikiem tego, że jestem tylko Polakiem. Że jestem tylko Polakiem. Czy to nie żałośnie zabrzmiało?
No, mnóstwo ludzi jest rozgoryczonych, kiedy czuje, że są gorzej traktowani z powodu tego, kim są. Czy nie uważa pan, że to jest szantaż emocjonalny, związany z tym, że dzisiaj staramy się wyjaśnić wszystko, aby tylko żołnierze pozostali w Iraku i udowodnić wszystkim, że tak jest najlepiej? A może by tak w końcu odwołać tych ludzi, uchronić kolejną partię od śmierci? Proszę mi powiedzieć, jak wyjść z twarzą z tego? Pan był rzecznikiem, pan powinien potrafić to wytłumaczyć w jakiś sposób. Ja mogę tylko powiedzieć, że żeby wyjść z twarzą, to trzeba wyjść szybko. Po prostu wycofać kontyngent i uzasadnić to politycznie. Bo jeśli w Polsce jakikolwiek terrorysta zdetonuje jakąkolwiek bombę, to wtedy już nie będzie można było, nie będzie można wycofać żołnierzy z Iraku, bo to będzie, że robimy to pod presją terrorystów, że sprzyjamy niejako ich sukcesom. Żeby każdy dlatego póki jest właśnie cisza, póki nie można powiedzieć, że my ze strachu, bo nic nam namacalnego jeszcze nie grozi, póty trzeba żołnierzy wycofać i także wycofać polityczne poparcie dla tej amerykańskiej awantury. Zresztą, proszę państwa, już tak na marginesie, mnie się wydaje, że Polacy zawsze udowadniali to, że byli bardzo odważni i nie musimy tego nikomu więcej udowadniać. Udowadnienia wystarczy i dość. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim udowadniajmy, że jesteśmy mądrzy, bo że odważni tośmy już... Dziękuję bardzo. Michał Wiśniewski i Jerzy Urban. Jak dwóch Polaków zaczyna rozmawiać o polityce, to zawsze się dogadają, znajdą wspólny język. Zostawiamy to bez komentarza, ale po przerwie czeka państwa i nas wszystkich jeszcze jeden komentarz Michała, muzyczny. Zobaczymy, jak w tym kontekście zabrzmią słowa przeboju Ci Wielcy. Zostańcie z nami. Jeśli chcesz zobaczyć Michała Wiśniewskiego na żywo, wyślij SMS o treści studio na numer 7826. Dla ciebie zabiję się. To z kim przystaje, takim się staje. Witamy po przerwie. Jak było? Jak było? Witamy po przerwie. Jak było dzisiaj? Wisła, Kraków, Legia, Warszawa. Słucham ciebie bardzo. Było dobrze, mogło być lepiej, ale jesteśmy zadowoleni. Jak było? Pytam się. Było nieźle. Było bardzo nerwowo. Powiem państwu, że przed programem przyszedł do mnie Andrzej S. Nie wymienię nazwiska, bo nie chciałbym wskazywać palcem, ale wszedł w koszulce czerwonej. Oczywiście, to na twoją cześć, no wiesz. Wisły, Kraków, powiedz mi, no to jesteś zadowolony, czy nie jesteś zadowolony? Jestem bardzo zadowolony, teraz do szczęścia potrzeba mi tylko, żeby Andrew dziś o 2:30 też w TVN-ie zrobił to samo. Co to samo, czyli żeby wygrał, no. A mi się dyplomacja, no niestety, dyplomacja, uczy tak się ten... Ale chcę ci powiedzieć, że nie odgadłem za to tytułu, czy ktoś wie, jaki był wynik, dostał SMS-a? Jaki był wynik? A więc jednak, to prawda. Okej, okay. Teraz do szczęścia brakuje mi tylko właściwie twojej piosenki. Śpiewałeś ją wiele razy, teraz ona pojawia się w tym kontekście i po tej rozmowie ma to być komentarz, tak? Czy dedykacja? Zupełnie inne znaczenie, proszę państwa, nie zmieniam tekstu, ale jestem pacyfistą tak naprawdę i nie chciałbym bardzo, żeby Polacy musieli walczyć za nikogo więcej. Mam nadzieję, że Polska będzie kiedyś niezależnym krajem, w którym nie będziemy musieli się obawiać wojen i będziemy chronieni przez swoją niezależność. A Polacy będą służyć krajowi, a nie tak naprawdę czyimś upodobaniom i wymysłom. Ci wielcy ludzie, specjalnie dla państwa dzisiaj po 96, po 10 latach, 8, ci wielcy ludzie z repertuaru mojego zespołu Jacka i Jani, ci wielcy. Zapraszamy, Michał, scena jest twoja.
Michał powiedział wszystko, a zatem scena należy do niego. Proszę bardzo.